Na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kościelcu odbyło się spotkanie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem spotkania było przekazanie wyjściowych kurtek jesienno-zimowych, będących częścią umundurowania. Fundatorem kurtek był nieobecny na spotkaniu członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, druh Piotr Opas. Druhowie, jesteście tu na przekazaniu kurtek od drucha Piotra Opasa, członka Zarządu Głównego w Warszawie, to firma Glaspo. Te kurteczki to już się tak wałkowały dużo wcześniej, ale ziściło się to, obiecał druh prezes Piotrek Opas, dotrzymał słowa i w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Gminnego i wszystkich jednostek tutaj przedstawicieli na tej uroczystości pragnę mu serdecznie podziękować za takie wsparcie. Druhowie, witam Was bardzo serdecznie. Miał być z nami tutaj druh Piotrek, który załatwił nam kurtki, ale niestety dzwonił krótko przed naszym spotkaniem, informując, że ma bardzo pilne sprawy służbowe i nie będzie mógł być dzisiaj z nami. Prosił, abym Was pozdrowił i życzył wszystkiego dobrego. Podczas swojego przemówienia wójt gminy zaprezentował pamiątkowy grawerton dla fundatora od Zarządu Gminnego OSP RP w Kościelcu i wójta gminy. Oczywiście. Również podziękować tutaj. Proszę bardzo. Tak, dziękujemy. To Piotrka oczywiście, jemu też. To Piotrka też. Proszę bardzo. Trzymajcie. Nie chcę serdecznie podziękować druhowi wójtowi, bo to dłuższy czas się wałkowało, aż wreszcie dopięliśmy i powoli będziemy systematycznie uzupełniali te kurtki. Wiadomo, uroczystości w okresie zimowym, jednak ten strażak gdzie inaczej wyglądał. Ja ze swojej strony też proszę druhów o przestrzeganie regulaminu mundurowania, bo naprawdę z uroczystości, które są zdjęcia, często to są w mediach, nie tylko lokalnych, ale i krajowych, żeby też druhowie, jeżeli ubieramy te mundury, byli normalnie regulaminowo ubrani. Dziękuję to serdecznie jeszcze raz druhowi Piotrowi za tą inicjatywę. Obiecał, że pomoże przy zakupie, ofiarował to, przekazał to jako sponsor. Chwała mu za to. Nie pierwszy to jest jego datek na terenie gminy Kościelec. Myślimy, że cały czas będzie nas wspierał, jak tylko będzie mógł. Dziękuję bardzo. Kolejna transza kurtek dla druhów strażaków, tym razem ufundowanych przez wójta gminy Kościelec, już niebawem. Będziemy o tym informować.